Hej Wam, z tej strony Łowca Much, a w tym filmie przedstawiam pierwszy na kanale przegląd wszystkich moich prac z 2021 roku. Łącznie było ich aż 9. Na końcu filmu jest mały bonus, także oglądajcie do końca. Ten rok był dla mnie totalnie przełomowy, jeśli chodzi o customy i ogólnie modele koni. Odkurzyłam pudło z figurkami, zaczęłam w miarę regularnie malować i przede wszystkim założyłam ten kanał wraz z kontem na Instagramie, gdzie dzielę się tą twórczością. Swoją drogą to zaraz w lutym stuknie rocznica mojej działalności, a oto jak wygląda ona do tej pory. Pierwszym customem, jaki ukończyłam w 2021 roku, był druid Akaszkło, wzorowany na pewnej ważnej dla mnie postaci. Leżał sobie już od połowy 2020 na półce, ale ponieważ miałam małe wypalenie twórcze, skończyłam go dopiero w następnym roku. Ciekawostką jest fakt, że pierwowzór wyglądał w ten sposób, ale szybko stwierdziłam, że malowanie białym po czarnym nie jest dobrym pomysłem. No to już wiecie, czemu zebry są białe w czarne paski. I otrzymał kruczek, grzywę oraz ogon. Nie wyszedł jakoś wybitnie, zwłaszcza te paski. Jednak lubię patrzeć na ten pysio. Ostatecznie został ze mną. Kolejna była Morella, maści Perlino. Może nie powala, ale cieszę się, że spróbowałam sportować tak ciekawą maść. To także pierwszy custom, który opatrzyłam swoim podpisem. Była jednym z najprzyjemniejszych pacjentów, z jakimi miałam do czynienia. Klacz została sprzedana. I wreszcie Starshine, biedna replika postaci, którą większość zna pewnie z gry Star State Online. To właśnie od niego wszystko się zaczęło i to on jest bohaterem dwóch pierwszych filmików na kanale. Jest dla mnie wyjątkowy tym bardziej, że wyszedł naprawdę świetnie, a jednym z jego ukrytych bajerów była moc świecenia w ciemności. Jestem dumna, zwłaszcza z przejść zrobionych wyłącznie pastelami. Ogier szybko znalazł nowego właściciela. Kolejny był ten słodziak, Concorde, również wzorowany na koniu z SSO. W tym przypadku w wersji sierpięcej. Był do wygrania w konkursie, którego zasięg przekroczył moje najśmielsze oczekiwania. Te oczka mówią same za siebie, a niezdarna postawa małego bardzo mi to pasuje. Custom miał małe niedociągnięcia, ale chyba każdy zgodzi się ze mną, że i tak jest wyjątkowo uroczy. Piątą ofiarą był... werbel proszę... Skybolt. To model mojej koleżanki, którego zdecydowałam się dla niej pomalować i w ten epicki sposób rozpoczęłam swoją krótką przygodę z zamówieniami. Wyjątkowo jako artysta zgadzam się z widzami, że to jedna z moich najbardziej udanych prac. Koleżanka również była przeszczęśliwa. Po raz pierwszy użyłam wtedy lakieru Troton zamiast Wernixu, dlatego model ma charakterystyczny satynowy połysk i pomalowałam oczy według nowej, bardziej szczegółowej metody. Karosz jest pięknie pocieniowany, a odmiany czysto białe. Jedyne co mu poprawiła to chrapy. Z przyzwyczajenia zrobiłam ciemne wnętrze zamiast jasnego, jak to być powinno. Skybolt i tak wszystkich oczarował. A najlepsze, że jego wykonanie zajęło... niecały tydzień. Potem jest jeden nietypowy custom, o którym warto wspomnieć. Zrobiłam go specjalnie na Prima Aprilis i myślę, że te zdjęcia mówią same za siebie. Link do filmiku macie powyżej. Następnie pomalowałam księcia, źrebaka ze Schleich, również na zamówienie. Mały fryzyjczyk na początku sprawił mi wiele kłopotów, ponieważ był już wcześniej malowany, ale po zmyciu dość nieumiejętnie nałożonej farby dalej wszystko poszło gładko. Sam model uważam za przepiękny. Trochę się nudziłam przy malowaniu tak prostej mawci, mówiąc szczerze, ale jestem z niego bardzo zadowolona. Wreszcie ostatni custom, który wykonałam na zamówienie, czyli ogier arabski imieniem Aaron. W tym momencie stwierdziłam, że mam dość. Zdecydowanie nie lubię malować pod czyjeś dyktando. Balansowałam już na skraju wypalenia twórczego, choć nie widać tego tak bardzo po samym customie. Wzorowany był na Marwari, znów z SSO. Najlepiej wyszły kopyta i pysk konia. Po Aaronie miałam dłuższą przerwę, aby zregenerować siły, po czym pojawił się Svarug. Jest on moją końską interpretacją słowiańskiego boga o tym samym imieniu. Jest to pierwszy model, gdzie wprowadziłam większe modyfikacje, mianowicie wyrzeźbiłam nowe końcówki szczotek i oddzieliłam ogon od reszty ciała. Niemało się namęczyłam przy nakładaniu pierdyjarda warstw żółtego i czarnego na przemian, a już pod koniec zdarzył się mały wypadek z Wrynksem. Jednak finalny efekt był wart tego wysiłku. Udało mi się dobrze dobrać kolorystykę na koniu. Svarug również został sprzedany. To tyle, jeśli chodzi o gotowe prace, lecz nie wszystko, co działo się w 2021. Mam z tego roku parę napoczętych projektów, którymi zamierzam się zająć w 2022. Po pierwsze, Estus Pots, mój pierwszy ukochany brejer, który od dawna czeka jeszcze na drugą rundę prepingu. Będę go malować na wzór mojej pierwszej końskiej miłości. Ponadto Pani Jesień, w przypadku której poszłam na całość i postanowiłam zmienić płeć modelu oraz uczynić z niego jednorożca. Przez wiele miesięcy mięczyłam się właśnie z jego rogiem, który za żadne skarby świata nie chciał usiedzieć w jednym miejscu. Nie liczę, ile razy się złamał. I to w wyjątkowo głupich sytuacjach, jak na przykład stanie na pracy. W tym momencie brzmi to śmiesznie, ale w tamtym czasie przysporzył mi wiele nerwów. Ponadto jest Diamond, zapodkładowany już i trochę pomalowany custom, który zaczęłam w grudniu, oraz klacz z kolekcji.
ta sama historia. Ma już zabezpieczoną pierwszą warstwę pasteli i podejrzewam, że to nią zajmę się w pierwszej kolejności. Jak możecie się domyślić, będzie maści siwo-jabłkowitej. I tak minęło mi te 12 miesięcy, za które osobiście chciałabym bardzo podziękować również Wam. Za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze, rady i ciepłe słowa. To wszystko naprawdę wiele dla mnie znaczy i wnosi dużo radości do mojego życia. Zatem szczęśliwego nowego roku wszystkim i do zobaczenia w kolejnym wideo.